Dzięki temu prostemu trikowi każdy może odebrać już teraz gwarantowany karnet na nowy rozdział 5, do tego 2000 fałdolców, a niektórzy nawet 4, 2 skiny i masę prezentów i powiem ci również o darmowych skinach i jak to wszystko zrobić, ale na początek szybki konkurs na 2000 fałdolców albo 2 karnety bojowe. Chcesz wygrać? Zobacz obowiązkowo, czy nie wygrać ci kod SayCamStar w sklepie Fortnite. Zostaw suba na kanale YouTube, łapeczkę w górę i zostaw followa na Instagramie SayCamStar, link w opisie. I wbij na mojego Twitcha też zostawić followa i napisz komentarz z twoim nickiem z Instagrama. I czy wszystko zrobiłeś pod tym filmem, a wyniki na Mega Live'ie w weekend z nowego rozdziału 5 Fortnite. Oczywiście na YouTubie i Twitchu, a my lecimy. Pierwsze co, powiem wam o nowym rozdziale, który już dokładnie za kilka dni wejdzie do Fortnite'a wraz z nowym Mega Eventem. Będzie to totalnie nowy rozdział i oficjalnie pożegnamy się, no niestety, z już z OG Fortnite'em. Nowy sezon wystartuje prawdopodobnie w niedzielę rano, dlatego że cały event jest zapowiedziany, uwaga, uwaga, na obecną sobotę. Prawdopodobnie o godzinie 20 otrzymamy w sobotę mega mocny event. W tym momencie dokładnie nie wiadomo jeszcze, co to będzie. Niektórzy spekulują, że może to być powiązane z Eminemem, może to być jego koncert, albo może to być zwykły event, który trafi teraz do Fortnite'a. Co najważniejsze, będzie to jeden z największych eventów i największy na pewno event w ciągu całego tego roku, dlatego że Fortnite oficjalnie już sam event zapowiada i naprawdę ma być mega grubo. Na Twitterze właśnie pojawiła się zapowiedź kilka minut temu, że Fortnite szykuje coś mega mocnego i są tam trzy główne punkty. Pierwsze co, jest to specjalne GIF i zdjęcia, które prawdopodobnie sugerują mi jakiś koncert, dlatego że możemy zauważyć tam na przykład disco kule, czy na przykład możemy zauważyć również konsolę do grania, więc możliwe, że faktycznie będzie to koncert. Albo w sumie koncert połączony z eventem. Druga sprawa, mamy kolejne punkty, które informuje nas sam Fortnite, czego możemy się spodziewać. Pierwsze co, będzie to niezapomniane wydarzenie, będzie to coś gigamocnego i będzie to naprawdę mega mocne. Druga rzecz, jest to ewolucja wszystkiego i będzie tam prawdopodobnie mega dużo nowości i rzeczy, które pierwszy raz pojawią się w Fortnite. I trzecia rzecz, pod koniec eventu otrzymamy jakąś specjalną, niezapomnianą rzecz, którą może być na przykład właśnie koncert albo jakaś niespodzianka. Tam event będzie wyglądał prawdopodobnie dosyć standardowo i będzie trzeba wejść na przykład z pół godziny czy godzinę przed na Fortnite'a, czyli w sobotę jakieś pewnie 19 bo 19:30 i następnie do 20 poczekać na cały event. Ja oczywiście wtedy zrobię live'a i będziemy mogli sobie razem go oglądać. I kolejną ciekawostką jest to, że dzisiaj w nocnym sklepie będziemy mieli prawdopodobnie Eminema, także jeśli ktoś lubi Eminema, to pamiętajcie oczywiście o kodziku SayCamStar w sklepie i nie wiadomo, czy na niego będą jakieś kody do zdobycia za darmo, czy nie, dlatego że często w przypadku właśnie tych nekad serii ikon muzycznych, czy po prostu serii ikon, youtuberzy z zagranicy otrzymywali darmowe kody, żeby rozdać je swojej społeczności. W tym momencie nic o tym nie wiadomo, ale jeśli coś takiego się pojawi, to dam wam znać oczywiście na moim Twitterze albo właśnie na YouTubie w przyszłym odcinku. I powiedzmy sobie koniecznie o dwóch darmowych skinach, które może odebrać każdy gracz przed końcem tego sezonu wraz z całymi zestawami. Są to przedmioty totalnie za darmo i nie musisz kupować nic, ani wydawać nawet złotówki. Jedynie co musisz zrobić, to pograć w Fortnite'a, żeby je odebrać. A jakie skiny możesz zdobyć? Pierwszy pakiet, wystarczy wejść teraz do Fortnite'a i wejdziesz sobie w zakładkę zadań. Tam będziesz miał specjalny pakiecik z darmowym skinem takiej skrytobójczyni, jakby coś takiego, no i do tego takiej divy, no i będziesz miał tam właśnie specjalny kill-off, również jakieś malowania, no i ogólnie cały zestaw przedmiotów. Żeby to zrobić, musisz wbić tylko dodatkowe 50 leveli, czy jeśli masz teraz na przykład setny level, to musisz wbić 150, żeby to zrobić. Graj dużo Fortnite'a, rób misje i oczywiście graj jak najwięcej Creative'a. Polecam ci te mapy, które masz teraz na ekranie, albo też właśnie w opisie, bo na tych mapach wbierz mega dużo leveli, dosłownie awkując, możesz zostawić sobie postać i sam ekt będzie się wbijał, jak tylko będziesz stał na mapie. Co polecam zrobić, bo jest to giga fajne, a skiny później będą pewnie do kupienia w sklepie Fortnite za jakieś kilkadziesiąt złotych. Kolejny skin, który możesz zdobyć, jest to ekskluzywny skin obecnie ze specjalnego eventu na specjalnej stronie internetowej. Tutaj musisz wejść na specjalną stronę internetową, którą znajdziesz oczywiście w opisie i następnie logujesz się tam swoim kontem Epic Games. To otrzymasz gwarantowany kill-off, malowanie, plecak, jakąś chyba emotkę rzucaną, no i oczywiście skina. Skin również będzie później prawdopodobnie do kupienia w sklepie Fortnite też za kilkadziesiąt złotych. Tutaj musisz zaprosić jakiegoś swojego znajomego, żeby po prostu z nim pograć na tej stronie internetowej i robić zadania w Fortnite, co oznacza, że po zaproszeniu znajomego wykonujesz już pierwszego questa i masz jeszcze 4 questy. Kolejny quest, każdy daje ci darmowy przedmiot, no i oczywiście z tych darmowych przedmiotów masz proste zadania, tak jak na przykład zagrać mecze, spędzić ileś czasu gry w Fortnite ze znajomym, albo zrobić likwidację. I ostatni quest, jest to również wbić 50 leveli i też możesz robić to właśnie na przykład na trybie kreatywnym. Tutaj jak wbijesz 50 leveli, otrzymujesz od razu wraz ze znajomym tego specjalnego skina grzyba, także polecam go odebrać, bo jest on gigamocny. I oczywiście teraz powiedzmy sobie jeszcze o tym specjalnym triku na karnet bojowy na przyszły sezon, gwarantowany 2000 fałdolców, a dla niektórych 4000, dwóch skinach i masie przedmiotów. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, każdy może z tego skorzystać i sposób jest w 100% legalny. Ja go stosuję od ponad roku praktycznie co sezon i faktycznie on działa. Dużo właśnie
moich widzów, też się do tego przekonuję. Jeśli mogę was coś prosić, to zróbcie ten trik z kodem SAYCANCER, tak w zamian, bo mega dużo po prostu zyskacie, a mi też pomożecie, dzięki wielkie. Trik dokładnie działa tak, że część fałdolców jest zwrotem, ale karnety są gwarantowane i w tym wypadku działa to w ten sposób, jeśli zrobisz teraz ten trik i musisz to zrobić jak najszybciej przed końcem tego sezonu, dlatego że najważniejsze jest to, żeby zrobić to jeszcze w tym sezonie, bo jeśli zrobisz to w przyszłym sezonie, to nie otrzymasz połowy tych nagród, czyli nie otrzymasz jednego karnetu, nie otrzymasz 1000 fałdolców, no i ogólnie będzie się to dużo mniej opłacało, a więc jak dokładnie musisz to zrobić i co, kiedy dostaniesz karnet bojowy na przyszły sezon, jest gwarantowany i otrzymujesz od razu gwarancję, że będziesz go miał, do tego otrzymujesz od razu skina, no właśnie za ten miesiąc, czyli otrzymujesz gwarantowanego w sumie skina od razu, wraz z całym zestawem oczywiście przedmiotów i otrzymujesz gwarantowane od razu 1000 fałdolców, do tego jeśli masz od razu teraz kupiony karnet bojowy na obecny sezon, to otrzymujesz również kolejne 950 fałdolców za to, że posiadasz obecny karnet, jeśli oczywiście go kupiłeś w normalny sposób, czyli łącznie prawie masz od razu już 2000 fałdolców i jeśli nie miałbyś na przykład obecnego karnetu, to wtedy otrzymasz po prostu karnet bojowy za friko i będziesz mógł oczywiście go odebrać całego, jeśli zrobisz sobie wszystkie levele, także giga, wam się to opłaca. A teraz jak zrobić właśnie ten trik? Po prostu musisz ogarnąć sobie ekipę Fortnite i aktywować ją przed końcem sezonu. Jest to specjalny trik, gdzie aktywujesz ją od razu teraz przed końcem sezonu i następnie od razu unlujesz, wtedy otrzymujesz tak naprawdę dwie ekipy, bo otrzymujesz dwa karnety, 2000 fałdolców i dwa skiny, no w sumie używając i płacąc tylko jednej ekipy, jak to możliwe? Ekipa Fortnite ma takie jedno małe niedociągnięcie, a właściwie ma taki fajny warunek, z którego mega lubię korzystać, że jeśli ekipa Fortnite jest aktywna na przełomie sezonów i wchodzi ona na kolejny sezon, pomimo że za nią nie zapłaciłeś, to i tak otrzymujesz wszystkie przedmioty totalnie za darmo. To oznacza, że jeśli będziesz miał aktywną ekipę w przyszłym sezonie Fortnite, który będzie za kilka dni i pomimo że za nią nie zapłacisz, to i tak otrzymasz karnet bojowy, jak i również darmowego skina. Jak to możliwe? Po prostu ekipa Fortnite działa w ten sposób, że jest ona zawsze aktywna około 30 dni, więc jeśli kupisz ją teraz i od razu anulujesz, to ty przez 30 dni dalej masz ją aktywną, co znaczy, że Fortnite musi ci dać ekipę Fortnite, skiny i wszystko, pomimo że za to nie płacisz. I co najważniejsze jest to, że jeśli anulujesz od razu ekipę, to masz gwarancję, że nie pobierze ci ono hajsu, a również masz gwarancję, że te skiny nie zostaną ci cofnięte ani przedmioty, bo ekipa ma coś takiego, zapis w regulaminie, że te przedmioty, które już otrzymasz, nigdy nie będą ci cofnięte, co oznacza, że nawet jeśli nie płacisz za kolejne ekipy, to wszystko i tak ci zostaje. I dlaczego to się opłaca tak zrobić? No bo płacąc około 40 zł za ekipę, otrzymujesz rzeczy o wartości 200-300 zł i praktycznie wszyscy moi widzowie no właśnie z tego korzystają i fałdolce również. Możesz wydać z kodem SAYCANCER w sklepie, bo takiego triku praktycznie nie da się zrobić tak naprawdę poza tym jednym momentem, chwilę przed końcem sezonu. A teraz zapytasz się, Kamstar, a czemu niektórzy mają otrzymać 4000 fałdolców, bo jest tutaj jeszcze mega drugi trik, który też na 40 zł pozwala ci zgarnąć to wszystko, plus jeszcze kolejne 2000 fałdolców, czyli łącznie 4, jeśli masz aktywne Nintendo i wystarczy, masz tam połączone konto właśnie z Fortnite'em, to po prostu kupujesz sobie ekipę Fortnite i musisz obecnie posiadać karnet. Wtedy Nintendo ma coś takiego, że daje dwukrotnie ci fałdolce, co to oznacza, że jeśli przypuśćmy masz konto na PC, Xboxie, PlayStation czy czymkolwiek i podłączysz sobie Xboxa, pomimo że w ogóle na nim nie grasz, to wtedy otrzymasz 4000 fałdolców. Jak to działa? Po prostu otrzymasz 2000 fałdolców za ekipę, no właśnie na normalnie na komputerze, Xboxie, PlayStation czy czymkolwiek tam grasz i następnie po zalogowaniu się na Nintendo otrzymasz kolejne 2000 fałdolców w Fortnite. Dlaczego? No właśnie tego nikt nie wie, ale fałdolce faktycznie działają, bo podesłał ten sposób mi mój widz i działa to praktycznie od początku ekipy, czyli otrzymujesz 2000 na zwykłej twojej platformie i 2000 na Nintendo, które możesz oczywiście kupić normalnie za to skiny i będą na całym twoim koncie, nawet na komputerze czy innych konsolach, albo możesz wysłać po prostu komuś gifta i normalnie te fałdolce będą działać i nie jest to banowane, bo jest to po prostu taki sposób, jak Fortnite działa. I tak samo pakiety, które dają ci fałdolce, podobno na Nintendo również dają podwójnie fałdolczyki. Jeśli ci pomogłem, pamiętaj, łapeczka w górę, subik, kodzik SAYCANCER w sklepie, wbijaj na Instagrama, Twittera i Twitcha, wszystkie socjale w opisie i wbijaj się na mega live'ik dokładnie w ten weekend. Trzymajcie się, cześć!